dzwonię z Rudy Śląskiej. A dlaczego akurat do mnie pod ten numer? No tak pokierował mnie Duch Chrystusowy właśnie. Myślę, że to nie tylko duch, skądś pani ten numer mój ma. No z internetu. To już dawno było i tam zapisane, dziś miałam na karteczce. No i teraz właśnie duch natchnął, żeby zadzwonić. Z internetu? Ale ja w internecie nie umieszczałem swojego numeru telefonu, to ciekawe jest. A 5 lat temu? Ale w internecie, że mój numer telefonu był? Na stronie jw.org. Aha. I pani ma z internetu mój numer telefonu, bo dzieli nas niesamowicie duża odległość. Tak, ja to skąd? Ja jestem Zamojszczyzna, pani Śląsk. Także tym bardziej czuję się zaskoczony, że akurat do mnie ma pani numer telefonu i zastanawiam się właśnie, jak to się stało i skąd. No bo ja wierzę, że będzie jedna owczarnia, jeden pasterz, że Chrystus nie jest podzielony. I będziemy właśnie się odwiedzać, szanować, miłować, nie będzie wojen. Super, to są wszystko informacje biblijne jak najbardziej, nie? Wie pani co, jeżeli chodzi o pytanie, które pani postawiła na samym wstępie, to jest kilka wersetów, które wskazują, kto jest władcą dzisiejszego świata. Między innymi Ewangelia Jana w 12 rozdziale. Możemy przeczytać. Możemy. 12 rozdział, werset 31 na przykład. Ewangelia Jana. 12 rozdział, werset 31. Łukasz, Jan, 12 rozdział. Werset 31. Jest napisane tak. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, czyli Chrystus, tu chodzi o Chrystusa, tak, wszystkich do siebie pociągnę. Tak. I żeby lepiej zrozumieć, o kim jest mowa w tym wersecie, bo czytamy, że odbywa się sąd nad tym światem, władca tego świata zostanie wyrzucony. No gdyby władcą świata był Bóg, to po pierwsze, kto miałby go wyrzucić, a po drugie, dlaczego miałby być wyrzucony i gdzie, prawda? Pierwszy list Jana, jak pani już ma Biblię, 5 rozdział, werset 17, to wszystko nam pomaga. Pierwszy list Jana. Pierwszy Jana, 5 rozdział i werset 19. Tak. Aha. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi złym. Tak. I ten w innych przykładach ten werset brzmi, że wiemy, że pochodzimy od Boga, ale cały świat podlega mocy niegodziwca. No i teraz, jeżeli dobrze rozumiemy, o jakiego niegodziwca chodzi, to wiemy, kto rządzi tym światem. Bóg tego świata. Bóg tego świata, szatan, diabeł, który od pewnego czasu sprawuje tą władzę i też ta władza ma ograniczony czas, nie jest ona nieograniczona, tylko do pewnego momentu będzie sprawowana. Coś troszeczkę pomogłem, czy nie bardzo? No, że teraz trzeba, to znaczy, że jak Chrystus mówił, że moje królestwo nie jest z tego świata, że trzeba wyjść z tego świata. No, też te słowa Jezusa należy rozumieć, wie pani, nie brać dosłownie, bo wyjść z tego świata, czyli gdzie pójść, prawda? Chodzi o to, żebyśmy swoje nastawienie, swoje zrozumienie, swoje podejście do wielu rzeczy zmienili. No, czyli... Królestwo Boże to rząd, nie? Boże. No czyli Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, lecz sprawiedliwość, spokój, miłość, cierpliwość. No, świetnie. Pewnie, że
I wyjść z tego świata to oznacza właśnie, żeby, no na przykład, jak ten świat narzuca, że właśnie, że w maskach trzeba chodzić, że mamy właśnie robić przeciw sobie, nie? Bo przecież te maski to one nie pomagały, tylko one właśnie zabierały nam tlen i jeszcze wielu ludzi właśnie później było niedotlenionych i no właśnie źle się czuli. A oni to narzucili właśnie, to takie. To był taki właśnie próba wiary na cały świat przez te maski, takie objawienie mam. Bo właśnie ja nie chciałam chodzić w tych maskach i tam, wiadomo, mandat trzeba było zapłacić, no ale ja tam mam radość, bo ja wiem, że te maski właśnie to są ze świata, a Chrystus by na pewno nie chodził w masce, jakby był tu na ziemi. Wie Wtedy. pani co, Chrystus się stosował do zaleceń też rządzących pod warunkiem, że nie łamały one zasad Bożych. Prawdziwi chrześcijanie starają się stosować do zaleceń rządzących pod warunkiem, że nie są one w sprzeczności z zasadami biblijnymi. I to jest też kwestia, wie pani, sumienia, pozostawione po sumieniu, czy my do wszystkiego się zastosujemy, co rządzące podadzą, bo nikt nas nie ubezwłasnowolnił, my nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi myślącymi, mamy wolną wolę, bo Tak. dostaliśmy ten piękny dar od Stwórcy, prawda? Ale też chcemy kierować się rozsądkiem i tym, żeby z czasem, jak to powiedział też Jezus, co Cezara Cezarowi, co boskie Bogu. No to właśnie wiemy, że cały świat leży w mocy złego i teraz, żeby wyjść z tego świata, to trzeba właśnie naśladować Chrystusa i w tym Podążać dokładnie duchowy. jego śladami, tak jak on zachęcał, nie? Aby iść jego śladami. I nie chodzi o to, żeby robić to samo, co Jezus, bo nie jesteśmy mu równi, on był doskonały. Chodzi o to, żeby na miarę swoich możliwości, niedoskonałości, która